Dzień pogrzebu dziadka był dla mnie dniem ciężkim i pełnym smutku. Wychodząc ze stacji autobusowej, poczułam chłód w powietrzu, który doskonale odzwierciedlał moje uczucia. Czarne ubranie, które nosiłam, było jak zewnętrzna oznaka mojej żałoby. Stacja autobusowa jawiła mi się jako spokojne schronienie, oddzielone od biegu codziennego życia. Wszędzie wokół panowała cisza, przerywana jedynie szmerem odjeżdżającego autobusu. Ludzie siedzieli na ławeczkach, zapatrzeni w nicość, a ich myśli były zapewne równie skupione na chwilach pożegnania, co moje. Starczyłam kroki w kierunku wyjścia, a powietrze stawało się coraz bardziej gęste. Zsunęłam dłonie z czarnego welonu, który delikatnie opadał mi na ramiona, przysłaniając twarz przed obcym spojrzeniem. Wewnętrzny ból po stracie dziadka tkwił we mnie jak cierń, przypominając o zniknięciu ukochanej osoby. Zapach spalin i stłumione rozmowy w tle tworzyły atmosferę, w której z trudem mogłam skoncentrować się na tym, co się działo wokół. W tym fragmencie rzeczywistości, stacji autobusowej, zaczęłam zdawać sobie sprawę, jak kruche jest życie i jak trudno jest zrozumieć, kiedy nagle zostajemy postawieni przed faktem dokonanym. Kiedy zbliżyłam się do wyjścia, spojrzałam w stronę parkingu. W pierwszym momencie nie dostrzegłam niczego niezwykłego, ale gdy moje oczy skupiły się na postaci stojącej nieco dalej, zamarłam w szoku. Mój mąż, Piotr, trzymał za rękę inną kobietę. Ich wspólne gesty i wzajemne spojrzenia były jak cios, który uderzył we mnie prosto w serce. Nie mogłam uwierzyć własnym oczom. Przybywając na stację autobusową z pogrzebu dziadka, oczekiwałam jedynie na chwilę spokoju i refleksji. Jednak teraz, zobaczywszy Piotra z inną kobietą, poczułam, jak moje życie rozpada się na kawałki. To uczucie zdrady, które w tej chwili przetaczało się nade mną, było jak cień, zaciemniający każdą myśl i emocję związana z żałobą po dziadku. Mój wzrok utkwił na Piotrze i tej tajemniczej kobiecie, jakby czas zwolnił bieg, pozostawiając mnie w zawieszeniu pomiędzy jednym życiem, które właśnie straciłam, a drugim, które rozpadało się przed moimi oczami. Kiedy tylko zbliżyłam się wystarczająco, zaczęłam dosłyszeć ich rozmowę. To tylko wspólna podróż do stacji, nic więcej, próbował tłumaczyć się Piotr. Jego słowa były jak echem w mojej głowie, ale spojrzenie tej kobiety, której imienia nawet nie znałam, mówiło coś zupełnie innego. Była w nim jakiś rodzaj intymności, który przeszywał mnie niczym nóż. Zatrzymałam się, zaledwie kilka kroków od nich. Co tu się dzieje? Zapytałam, choć wiedziałam, że odpowiedź będzie tylko bolesnym potwierdzeniem tego, co już widziałam. Piotr spojrzał na mnie zaskoczony, a jego kochanka zakłopotana odwróciła wzrok. Burza emocji w moim wnętrzu była tak intensywna, że czułam, jak wszystko wokół mnie się rozpada. Choć mówili, że czas leczy rany, to w tej chwili czułam, że każde uderzenie bólu było jak kolejny strzał w moim zranionym sercu. Odepchnęłam Piotra, odrzucając go fizycznie, jakbym chciała oddzielić się od wszystkiego, co było z nim związane. Obrączka, która przed momentem jeszcze symbolizowała nasze wspólne życie, leżała teraz na zimnej, brukowanej powierzchni. Jej dźwięk był jak ostatni głos w naszej relacji, jednocześnie przerywając milczenie stacji autobusowej. W oczach Piotra dostrzegłam mieszankę zaskoczenia, złości i próbę zrozumienia. Jego usta poruszały się, ale nie słuchałam już jego słów. Moja uwaga była skupiona na tej drugiej kobiecie, która stała obok, patrząc na nas z wyrzutem lub może nawet z poczuciem triumfu. Wzburzone emocje zalewały mnie, a gniew, który dotychczas utrzymywałam pod kontrolą, wybuchał jak wulkan gotującej się złości. Piotr próbował się tłumaczyć, ale jego słowa były jak echem w tunelu, tracąc się w otchłani zdrady. Z każdym jego zdaniem czułam, jak płonie we mnie coraz mocniejszy impuls do odejścia. Zatrzymałam się na chwilę, niezdolna do ruchu. To miejsce, które miało być jedynie przystankiem w podróży powrotnej po pogrzebie dziadka, stało się sceną dramatu mojego życia. Stojąc tam, patrzyłam na Piotra z mieszanką zdziwienia i bólu, a moje myśli były chaotyczne, poszarpane jak strzępy mojego rozbitego serca. Odepchnęłam się od Piotra, zastygając w miejscu pod cieniem latarni ulicznej. Miałam ochotę uciec, zniknąć z tego miejsca, gdzie świat, który znałam, właśnie rozpadł się na kawałki. Piotr podążył za mną, próbując mnie zatrzymać, ale w jego oczach dostrzegałam zarówno desperację, jak i bezsilność.
Kasiu, zatrzymaj się! To nie to, co myślisz. Krzyczał za mną, ale jego słowa zdawały się tonąć w burzy uczuć, która szalała we mnie. Wielka, nieprzewidywalna fala zmian osunęła się na moje życie, niosąc ze sobą ból, zdradę i niepewność. Znaleźliśmy się w zaciszu cienia, gdzie światło latarni stworzyło miejsce odosobnienia. Tam, w blasku mętnej żarówki, zaczęła się rozmowa, która miała rozplątać węzeł prawdy i kłamstwa. Piotr próbował tłumaczyć się, opowiadał o swoich wątpliwościach i frustracjach w małżeństwie. Jego słowa były jak cień, który odbijał się od ścian budujących się wokół mnie. Nie możesz zrozumieć, jak ciężko mi było. Krzyczał, ale w jego głosie było coś, co sprawiło, że trudno mi było go nawet spojrzeć. W tej chwili przestaliśmy być dla siebie tym, kim byliśmy, a zamiast tego staliśmy się obcymi, zmagającymi się z konsekwencjami wyborów, które zniszczyły nasze życie. Wstrząsające wyznania Piotra napotykały na moje uszy jak fala dźwięków, każdy z nich wbijając w moje serce kolejny niewidzialny gwóźdź. Mówił o chwilach, w których czuł się zagubiony, o frustracjach, które trzymał w sobie, zbyt długo nie mając odwagi, by się nimi podzielić. Chociaż jego słowa miały być próbą wyjaśnienia, dla mnie były jak bolesne pióro, które rysowało na kartce mojego życia nieczytelne znaki. W słowach Piotra tkwiły historie o samotności w małżeństwie, o próbach zrozumienia siebie samego w kręgu naszej relacji. Jego opowieść była jak rozwinięty pergamin, na którym zapisane były wszystkie tajemnice, które dotąd zatajał. Czułam się zdradzona i oszukana, a zarazem sama w sobie, niezdolna zrozumieć, jak mogłam być ślepą na te wszystkie znaki. Nie mogłem dłużej udawać, Kasiu szepnął, a jego spojrzenie było pełne bólu. Ale czy ból ten był wynikiem rzeczywistej skruchy, czy jedynie żalu za utratę tego, co mieliśmy? To pytanie męczyło mnie, gdy próbowałam zrozumieć, czy wybaczenie było dla niego prawdziwym celem, czy jedynie próbą złagodzenia wewnętrznego gniewu. W tych chwilach prawda była jak ostry nóż tnący poprzez kłębowisko emocji. Był to moment, w którym zaczęłam zdawać sobie sprawę, że nie znałam go tak dobrze, jak myślałam. Rozwijały się przed moimi oczami sceny, których nie byłam w stanie przewidzieć, a wraz z nimi pojawiało się pytanie, czy w ogóle można poznać drugiego człowieka w 100%. Piotr opowiadał o swoich lękach i niepewnościach, o chwilach, w których czuł, że jest tylko pionkiem w grze zwaną życiem. Te wyznania były jak karta przewrotnie wyłożona, odsłaniająca ukryte aspekty naszego małżeństwa, które pozwoliły na rozwinięcie się zdrady. W tych słowach czułam, jakbyśmy razem upadali w przepaść, a ja miałam trudność z określeniem, czy jeszcze jesteśmy w stanie się nawzajem złapać. Nagle w myślach pojawiła się scena z ostatniego spotkania z dziadkiem. Czułam, jakby jego duch stał obok mnie, świadkiem tej bolesnej rozmowy, będąc jednocześnie tchnieniem siły, której tak bardzo mi teraz brakowało. W chwilach ciszy, kiedy zdałam sobie sprawę, że każdy z nas ma swoje bagaże, zrozumiałam, że ta rozmowa będzie punktem zwrotnym, od którego zacznie się moja walka o to, by odbudować siebie. W miarę jak Piotr kontynuował swoje wstrząsające wyznania, poczułam, jak pod moimi stopami ziemia traci trwałość. Jego słowa były jak szlak, po którym wędrujemy przez życie, ale który nagle się rozdziela, pozostawiając nas w bezładzie i niepewności. Czy kiedykolwiek myślałeś o mnie? Przerwałam mu, choć jednocześnie wiedziałam, że odpowiedzi nie zmienią już tego, co się stało. Zobaczyłam w jego oczach zaniepokojenie, a może nawet lekką skruchę. Jednak to, co teraz istniało pomiędzy nami, było jak nieprzebyty przepaść. Ostatnie wyznania Piotra były jak fala przygniatająca mnie pod swoim ciężarem. Rozwój jego relacji z tą inną kobietą był jak chora opowieść, która na moich oczach się składała. W jego słowach tkwiły bóle i lęki, które trzymał w sobie, ale pytanie, które unosiło się nad nami jak czarna chmura, brzmiało, czy można było to inaczej rozwiązać. Wiedziałam, że w obliczu tego wszystkiego muszę podjąć trudną decyzję. Wzrok skierowałam kurczato w oddalającym się autobusom, jakby chciałam znaleźć w nich odpowiedź na moje pytania. Zdałam sobie sprawę, że tego, co raz było mi bliskie, już nie da się odbudować. Obrączka, którą odrzuciłam wcześniej, stała się symbolem końca, a jednocześnie początkiem czegoś nowego. Rozstajemy się, Piotrze, wypowiedziałam te słowa, choć jeszcze samą były dla mnie trudne do przyjęcia. To było jak zamknięcie jednej księgi mojego życia,
otwierając przy tym zupełnie nową kartę nieznanego rozdziału. Moje serce było zranione, ale jednocześnie czułam w sobie siłę, aby stawić czoło przyszłości, która czekała na mnie, nieznana i pełna tajemnic. Po rozstaniu z Piotrem czekała mnie trudna droga odbudowy życia. Wróciłam do domu, który stał się miejscem pełnym pustki, a jednocześnie nowym punktem wyjścia. Moi przyjaciele, wyczekując mnie na stacji autobusowej, byli teraz moim największym wsparciem. Wraz z nimi wróciłam do codzienności, zaczęłam kłaść fundamenty pod nowe życie. Była to walka z bólem, z szokiem, z koniecznością przedefiniowania samej siebie. Razem z przyjaciółmi zaczęliśmy planować, jak poradzić sobie z tym, co się stało i jak znaleźć nową równowagę. Spotkania, rozmowy, czasem łzy i śmiech, to wszystko stało się częścią mojej terapii. Przyjaciele stali się dla mnie kluczowym elementem w procesie gojenia. To oni pomogli mi zrozumieć, że ważne jest nie tylko zwalczanie bólu, ale również odkrywanie nowych możliwości i szukanie radości w małych, codziennych chwilach. Prowadzenie terapii było jak podróż w głąb samej siebie. Krok po kroku, razem z terapeutą, odkrywałam ukryte warstwy moich emocji i doświadczeń. Rozmowy były miejscem, gdzie mogłam wydobywać na powierzchnię bolesne wspomnienia, zrozumieć mechanizmy obronne, które kształtowały moje reakcje. Terapeuta pomagał mi zidentyfikować myśli i przekonania, które były dla mnie destrukcyjne. Wspólnie pracowaliśmy nad budowaniem nowych, zdrowszych wzorców myślowych. Było to wyzwanie, ale jednocześnie kluczowe dla mojego rozwoju osobistego. W trakcie terapii zdobywałam umiejętność patrzenia na swoje emocje z dystansem, analizowania ich źródeł, a także akceptowania tego, co się wydarzyło. To było jak oczyszczanie się z toksycznych myśli, pozwalając na pojawienie się przestrzeni na nowe pomysły i spojrzenie na świat. W miarę postępów w terapii zaczęłam zauważać, że moje myśli i emocje stawały się bardziej klarowne. Zaczęłam rozumieć, że bycie silnym nie oznacza eliminacji bólu, ale umiejętność radzenia sobie z nim. To była podróż w głąb siebie, która nie tylko pomogła mi zrozumieć przeszłość, ale także kierować się ku lepszemu jutru. Decyzja o zmianie otoczenia była jak otwarcie nowej księgi w moim życiu. Z pomocą przyjaciół, którzy stanowili nieocenione wsparcie, postanowiłam odważyć się na radykalne zmiany. Wybór nowego miejsca zamieszkania był jedynie jednym z kroków ku odbudowie mojego życia, które zostało zranione zdradą i rozwodem. Wraz z towarzyszami tej transformacyjnej podróży zaczęliśmy eksplorować nowe możliwości, szukać nowych ścieżek. Decyzja o zmianie pracy była jednym z elementów, który dawał mi szansę zacząć od nowa. Podjęłam się wyzwania, które nie tylko wymagało odwagi, ale również otwarcia na nowe doświadczenia. Poszukiwanie nowego miejsca zamieszkania przyniosło ze sobą mieszankę emocji. Była to podróż pełna niepewności, ale jednocześnie szansa na odkrycie, co naprawdę dla mnie jest ważne. Nowe miejsce stało się dla mnie symbolem odnowy, przypominając, że każdy nowy dzień jest szansą na nowy start. Zmiana otoczenia była jedynie zewnętrznym przejawem mojej wewnętrznej metamorfozy. Wraz z przyjaciółmi budowaliśmy nowe wspomnienia, zaczynając od malutkich kawiarenek, spotkań na ścieżkach parków, aż po spontaniczne wyjazdy. Towarzystwo ludzi, którzy naprawdę mnie rozumieli, było kluczowe w procesie mojego gojenia. Pierwsze kroki w nowym otoczeniu były jak stawianie pierwszych fundamentów pod nowe życie. Z czasem zaczęłam dostrzegać, że to miejsce, choć nowe, stało się dla mnie bezpieczną przystanią. Nowa praca pozwalała mi rozwijać się zawodowo, co było jednym z filarów budowy mojej nowej tożsamości. Przede wszystkim jednak zaczęłam skupiać się na odbudowie samej siebie. Terapia pomagała mi zrozumieć korzenie mojego bólu i kształtować zdrowsze wzorce myślowe. Początkowo było to jak poszukiwanie ukrytych skarbów w zakamarkach własnej psychiki, ale każda odkryta prawda była krokiem ku pełniejszemu zrozumieniu samej siebie. Wraz z przyjaciółmi odkrywaliśmy nowe pasje, co było dla mnie jak odkrywanie własnego skarbu. Początkowe nieśmiałości i wątpliwości ustępowały miejsca pewności siebie. Stawałam się bardziej otwarta na życie i gotowa do eksploracji nowych obszarów, które wcześniej wydawały mi się niemożliwe do osiągnięcia. Rozwijający się związek z Mateuszem był jak otwieranie nowego, nieznanego rozdziału w moim życiu. Nasza relacja była nie tylko kontynuacją gojenia się ran, ale także szansą na odkrywanie nowych wymiarów miłości i zrozumienia.
Każdy dzień z nim był jak nowa przygoda, której wcześniej nie miałam odwagi podjąć. Wspólne chwile dzielenia się historiami z przeszłości, wzajemne wsparcie i zrozumienie, to było to, co nas łączyło. Obydwoje przeszliśmy przez bolesne doświadczenia rozwodów, co sprawiło, że nasza więź była głęboka i pełna empatii. Razem uczyliśmy się, jak być dla siebie oparciem w trudnych chwilach, a zarazem jak celebrować radości życia. Podążając razem ścieżką nowego związku, zaczęłam dostrzegać, że miłość może być odnową dla duszy. Była to relacja, która nie tylko wspierała mnie w trudnych chwilach, ale także inspirująco wpływała na mój rozwój osobisty. Razem z Mateuszem odkrywaliśmy nowe miejsca, nowe pomysły, co sprawiało, że każdy dzień był jak niespodzianka gotowa do rozpakowania. Jednak nasza miłość nie była pozbawiona wyzwań. Obaj nosiliśmy ze sobą bagaże przeszłości, co czasem sprawiało, że musieliśmy się zmierzyć z własnymi lękami i niepewnościami. Był to proces nauki komunikacji, zrozumienia, ale też akceptacji drugiego człowieka takim, jakim jest. Nasza miłość stawała się siłą napędową, która pozwalała nam rosnąć i pokonywać przeszkody razem. Jednym z kluczowych momentów w naszym związku było przyjęcie lekcji z przeszłości, co pozwoliło nam spojrzeć w przyszłość z większym optymizmem. Wspólnie pracowaliśmy nad budowaniem zdrowego fundamentu dla naszej miłości, ucząc się nawzajem, jak być najlepszymi wersjami samych siebie. Nasz związek stał się miejscem, gdzie zarówno ja, jak i Mateusz mogliśmy rozwijać się jako jednostki, zachowując jednocześnie naszą indywidualność. Czasem zastanawiałam się, czy nasza miłość była przeznaczona, czy po prostu szczęśliwym zbiegiem okoliczności. Niezależnie od odpowiedzi, wiedziałam, że dla mnie to było coś wyjątkowego, co miało ogromne znaczenie. Razem odbudowywaliśmy nasze życia, tworząc nową historię, która była echem przeszłych doświadczeń, ale jednocześnie świadectwem siły, która płynie z gotowości do otwarcia się na nowe miłości i możliwości. Nasz związek z Mateuszem kwitł, a każdy dzień przynosił ze sobą nowe wyzwania i radości. W miarę jak poznawaliśmy się coraz lepiej, odkrywaliśmy, jak ważne jest wzajemne wsparcie i szacunek w relacji. Nasza miłość stawała się jak oaza spokoju po burzliwym okresie, jakim był koniec małżeństwa. Wraz z Mateuszem wspólnie przeszliśmy przez różne etapy życia, pomagając sobie nawzajem w trudnych chwilach i ciesząc się z sukcesów. Był to czas, w którym zdobywaliśmy nowe doświadczenia, podróżowaliśmy razem, a także planowaliśmy wspólną przyszłość. Nasze życie było jak nieskrępowana podróż, a miłość, którą budowaliśmy, była jak niewidzialny most, który łączył nasze serca. Jednak w tle zawsze pozostawały wspomnienia z poprzedniego związku. Był to cień, który czasem się nasilał, ale jednocześnie uczył nas, jak ważne jest przekształcanie przeszłości w mocną podstawę dla teraźniejszości. Zdawaliśmy sobie sprawę, że jedyną drogą do prawdziwej harmonii było zaakceptowanie przeszłości i skoncentrowanie się na tym, co mieliśmy teraz. Odrodzenie dla mnie oznaczało nie tylko odnalezienie nowej miłości, ale również znalezienie równowagi w życiu, której wcześniej mi brakowało. Zaczęłam doceniać każdą chwilę, szanować swoje emocje, a także budować zdrowsze relacje z ludźmi wokół mnie. Był to czas, w którym zaczęłam być bardziej wdzięczna za to, co mam, a jednocześnie bardziej odważna w dążeniu do tego, co pragnę. Życie było dla mnie teraz jak niezapisana karta, gotowa do zanowymi, pięknymi przeżyciami. Każdy nowy dzień był szansą na tworzenie historii, która była nie tylko odzwierciedleniem przeszłości, ale również zapowiedzą przyszłości pełnej nadziei i spełnienia. Odrodzenie stało się dla mnie symbolem siły i determinacji, którymi można przekształcać nawet najtrudniejsze doświadczenia w fundamenty dla szczęśliwego i pełnego sensu życia.